Pierwsza wizyta tutaj w centrum przesiadkowym w Opolu? Nie, już byłem trzeci raz jestem w tym, na tym nowym właśnie dworcu. Bo tak zawsze mnie ktoś przywoził, ale teraz to koszta. Bardzo ładnie, podoba mi się dworzec, jest wszystko spokój, cisza, czysty dworzec. O, to trzeba przyznać, bo już widziałem różne dworce. Jest i czas na to, żeby spokojnie spędzić czas przy kawce. Mamy 13:20 autobus, także jeszcze chwilę mam. I przez to przyszedłem sobie na kawkę. Powiększyła się strefa o nowy punkt, Odra Cafe Shop. Dworzec, podróże, kawa, śniadanie to codzienność. Dla nas codziennością jest piłka nożna, dla wielu naszych kibiców również. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy pokazać im to miejsce, w którym po pierwsze mogą, tak jak wspomniałem, kupić te produkty w zasadzie pierwszej potrzeby, jak i dalej utożsamiać się z naszym klubem, ponieważ jest tutaj też strefa przeznaczona do zakupów gadżetów klubowych, a także biletów na mecze naszej Odry. No właśnie, ostatni mecz przed nami, więc jest okazja, zwłaszcza, że przecież kibice Odry są kibicami z całego województwa, by właśnie tutaj też ten bilet nabyć. Tak, dokładnie i życzylibyśmy sobie, żeby omijając ten problem kolejek przy kasach przed samym meczem, nasi kibice również kupowali bilety na nasze spotkania w takich punktach jak ten. Dlatego on jest dostępny właśnie tu na dworcu, gdzie przebywa wiele osób, a także podczas przyjazdu do pracy, jak i odjazdu do domu, mają możliwość zakupu właśnie takiego biletu. Wizyta w centrum przesiadkowym po bilet, ale nie autobusowy, widzę. Tak jest, no, kupiłem bilecik na mecz z Chojnicami, także. Oczekiwany koniec sezonu, rozumiem, a nie chciałeś czekać do kupienia biletu w kasie? Nie, lokalizacja tego sklepu jest akurat bardzo, bardzo przyjemna, bo blisko dworca, blisko przystanku autobusowego, więc zawsze można łatwo wpaść po niego. Dzisiaj widzę na razie bez kawy. No kawka na samym razem, myślę. Z tej infrastruktury może pan być tutaj zadowolony, nie wiem, toalety, poczekalnia, siedzenia, co by nam pan po prostu o tym obiekcie opowiedział tutaj, no bo na dachu jest pięknie i zielono, nie wiem, oczywiście, czy pan był. Byłem, szedłem, zeszłym razem szedłem. Teraz tak już nie miałem czasu, to tak szybko, tak poobchodziłem sobie, bardzo ładnie jest zrobione, tak? Także to i jest tak dworzec schowany, nie ma tego szumu takiego na zewnątrz. Tak powinno być.